Cześć, z tej strony Adrianna Skon, od 10 lat jestem youtuberką i przede wszystkim jakby ogólnie influencerką i powoli zaczynam swoją karierę muzyczną. Dzisiaj wpadłam do Macieja, aby troszeczkę bardziej poszaleć z moimi włosami. Jestem ciekawa, co wy myśli, więc koniecznie zostańcie do końca. Cześć wszystkim, cześć Ada. Cześć. Fajnie, że jesteś na moim fotelu. I tutaj bardzo ważna informacja. Kręcimy właśnie setny odcinek mojego YouTube'a. Więc taki trochę urodzinowy. Ada była pierwszym gościem w pierwszym odcinku, w którym otwieraliśmy w ogóle kanał na YouTubie. Zgodziła się, wtedy zaufała mi. Tym bardziej chciałem zaprosić Cię właśnie na ten specjalny odcinek, setny, specjalnie dla Was. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się spodoba. Co Ty na to, Ado? No jestem, jakby nie mogę się doczekać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. W ogóle jest mi bardzo, bardzo miło. Ty w międzyczasie przeszłaś w ogóle też niesamowite metamorfozy. Super wyglądasz. Dziękuję bardzo. Świetny jest ten pomysł, natomiast ciemny i jasny, wiesz co powoduje, że to zniszczenie jest dosyć mocne, nie? I widać to. I widać to. No jak się właśnie zapuszcza takie włosy? Łatwo? Prosto? Jak to jest? Po prostu one sobie rosną i żyją własnym życiem, ale rzeczywiście, no, rośnie mi tutaj ta strona ciemna i widzę, że te włosy rosną, za to te coraz bardziej się skracają. Ostatnio nawet miałam taką różnicę we włosach. Nie mogę zapanować nad tym blondem, żeby on się nie kruszył, jakby wygląda jak wygląda, ale bardzo chcę go zachować jednak dalej. Tak, Adam może też być w ogóle świetną inspiracją dla mnie, bo zawsze mówię o tym, że nic w fryzjerstwie za wszelką cenę i zawsze wybierajmy te rozwiązania mniej inwazyjne. I oczywiście jej przykład to świetnie pokazuje, jakie są włosy, jak są rozjaśnione, a jakie są, jak są ciemne i naturalne. O, kuku, tak? Że tu mamy faktycznie krótkie włosy, a tu mamy włosy ciężkie i długie. A więc rzeczywiście różnice masz bardzo duże. No ale cóż, ja to mogę wyrównać doskonale nożyczkami, jak się zgodzisz. Na pewno sobie poradzisz, jakby rób co chcesz, naprawdę. O, dziękuję. No i cięcie to jedno i jeszcze kolor. Zrobimy ciemny na całości. Nie, nie. Nie, tylko nie to. Ale właśnie, no ja bym to chciała... To blond na całość. To już było. Ja właśnie bardzo lubię to moje pół na pół, ale możemy troszeczkę bardziej poszaleć, właśnie dać jakiś, nie wiem, tutaj kolor, akcent kolorystyczny, coś tutaj podziałać jakby z kolorem, żeby na tym blondzie się podziało. A może zrobimy kolor niespodziankę? Co ty na to? Znaczy, tym, którzy nas oglądają. Tobie no dobra. Zaraz wszystko opowiem. No dobrze. Tak? Dobra. Okej, a więc kolor Ady będzie trochę niespodzianką. Na pewno go podkręcę i na pewno będzie konkretny, no bo nie byłbym sobą, gdybym nie wykorzystał teraz tej pięknej różnicy. Fajne jest to, że masz te dwa odcienie, mi się to podoba. To jest twój znak rozpoznawczy. Zostawiamy to, ale ja podkręcę ten kolor maksymalnie, jak tylko będę mógł, okej? Okay? Super, cudownie. Umyliśmy włosy szamponem Dabro. Ja wybrałem tutaj specjalnie linię dla Ady, która będzie nawilżała włosy. Pamiętajcie o tym, że wszystkie produkty do pielęgnacji Dabro zawierają kompleks ochrony koloru. Ja wybrałem tą linię bardziej nawilżającą, jeżeli chodzi o szampon. Natomiast odżywkę nałożyliśmy z innej linii, z tej linii Repair. Tak, aby odżywić włosy przed tą pracą. Włosy są bardzo zniszczone po prawej stronie, a więc już są trochę regenerowane w trakcie pielęgnacji i za chwilkę będę opowiadał Wam o kolejnych krokach, co robić, żeby te włosy wzmacniać. Jesteśmy zatem gotowi już do pracy, podział jest przygotowany. Nasza praca na początku będzie bardzo delikatna, ponieważ ja nie chcę Adzie za bardzo skracać długości. Trochę muszę się dopasować do tych włosów, które są krótsze po prawej stronie, a więc dosłownie wyrównujemy sobie trochę tylko cięcie Ady, żeby te końce zyskały na jakości. I teraz warstwa po warstwie będziemy pracowali nad tym, żeby włosy wszystkie w podstawie jak najbardziej wyrównać, bo to zawsze świadczy o tym, że będą miały ładniejszą objętość w końcach. Będziemy przechodzili za chwilę do mocniejszego wycieniowania włosów. To cieniowanie będziemy pewnie trochę intensywniej robili po stronie lewej, a trochę mniej po stronie prawej. Ale czuć w ogóle taką jakość, Ada, wiesz, we włosach te po lewej są zdrowsze. Czuć to bardzo. Czuć konkretnie co tnę, a po prawej to tak dosłownie, o, pojedyncze włosy mogę obcinać. Jesteś świetnym przykładem na to, żeby trochę jednak z takim całkowitym rozjaśnianiem uważać. Dokładnie. Są tutaj dwie wskazówki. Pierwsza chodzi oczywiście o jakość włosów, ale druga też o skórę. Jak często ten rozjaśniacz jest na skórze, to może tą skórę trochę uwrażliwiać. Nie miałaś takich problemów?
Miałam czasami problemy, nawet zdarzało się, że u niektórych fryzjerów strasznie spędziała mnie skóra głowy przy rozjaśnianiu. Wiesz, jak patrzę na twój kolor, to taka rzecz mi przychodzi do głowy, więc zapraszam do salonu, wpadaj. Tą prawą stronę można by było próbować rozjaśniać farbą, a nie rozjaśniaczem. Mhm. Jasną farbą, szczególnie, że w Farmaganie mamy bardzo dobre, chłodne i jasne odcienie. Jest taka bardzo ważna rzecz, żeby ten kolor, który będziemy robili, był u ciebie chłodny, nie ciepły. Mhm. A lewą stronę robić tylko tonerem. Okay. No i wtedy po prostu lepsza gwarancja tego, że włosy będą miały jakość. Będą jasne, ale będą zdrowsze, a więc nie ta jasność za wszelką cenę. No i regularnie na twoim miejscu robiłbym kaszmirową keratynę. Mm-hmm. I pamiętajcie też, dziewczyny, jeżeli macie włosy blond, są to włosy, które się kruszą. Jeszcze do tego dochodzą jakieś mechaniczne rzeczy. Używasz, Ada, jakąś lokówkę prosto? Tak, tak. Jednak lokówka często wchodzi. Rozjaśnianie plus lokówka będzie zawsze kruszenie. Mm-hmm. A jeżeli zrobimy kaszmirową keratynę, czyli wprowadzimy do włosów pustych, urywających się, kruchych, trochę więcej białka, to ten włos ma wtedy większą wytrzymałość i po prostu nie będzie tak się bardzo urywał. Mm-hmm. Chciałbym tą grzywkę tobie wzmocnić. Chciałbym, żeby też jakością grzywki pokazać trochę większą objętość twoich włosów. Mm-hmm. Więc zrobimy taką piękną, prostą grzywkę. Okay? Mm-hmm. To jak będzie w tych dwóch kolorach, to uważam, że to będzie miało wielki sens, że mamy dwa odcienie i taką piękną prostotę grzywki, która będzie tylko lekko dotykała do brwi, ok? Super, dobra. Oddzielamy tą grzywkę na dwie części, by grzywka miała ładny balans, szczególnie przy takim zawirowaniu dla oka jak dwa odcienie. Rozpoczynamy cięcie od środka. Przechodzimy na jedną stronę. I na drugą. Ok, i do tego teraz dołączamy kolejne warstwy. Jeżeli ta grzywka będzie obcięta taką bardzo prostą metodą, o, tu jest kilka warstw tej grzywki, nawet jakieś takie, dodałem sobie pojedyncze cienkie włosy, żeby jak najbardziej tą grzywkę wyrównać. I znowu wybieram sobie środek. Teraz ratujesz i chronisz swoją długość. Zacinamy sobie włosy z jednej strony. Z drugiej i staram się, aby to cięcie było jak najbardziej prostym ucięciem. Taka grzywka jest prosta, jest też bardzo fajną metodą dla wszystkich z was, które macie delikatniejsze włosy. Spada nam trochę tutaj ciężarem wtedy na skronie i zawsze też powoduje taką trochę większą objętość. Ok, puszczamy teraz ten splot, który mam na górze. Tu się pojawiają w ogóle fajne rzeczy, zobacz. Świetnie to wygląda. Nie? Ding, 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 jak taki znaczek barberski. I wyczesujemy teraz te wszystkie włosy i tu się pojawi więcej wycieniowania. Przy czym włosów ciemnych mam więcej i są dłuższe, włosów jasnych mam mniej i są krótsze. Widać. Mimo wszystko staram się złapać jakiś balans własny, a więc wydzielimy sobie takie pasmo na środku. I do tego pasma dopiero będziemy robili sobie całe strzyżenie, czyli jest to takie pasmo pamięci. Zabierzemy część włosów z jednej strony, część z drugiej. Ok, wzmacniamy teraz sobie te włosy odżywką w sprayu. Zawiera trawę cytrynową. Czujesz, jak pięknie pachnie? Oj, ładnie pachnie. Ładnie pachnie. On jest też doskonały na takie zniszczone włosy. Przede wszystkim nie obciąża włosów cienkich, ale jednocześnie bardzo dobrze chroni włosy takie porozjaśniane, czyli jest świetnym produktem do wszystkich włosów cienkich, porozjaśnianych, blond, aby te włosy dobrze rozczesać. Słuchajcie, koloryzacja Ady jest koloryzacją niesamowitą, ale chciałem też wam powiedzieć, dla kogo taka koloryzacja może być. A więc szczególnie, jeżeli chcesz trochę bardziej podkreślić swój charakter, możesz sobie na to pozwolić, jesteś na tyle odważna, to ta koloryzacja ma wielki sens, że właśnie, żeby też przede wszystkim wybierać sobie takie efekty kolorystyczne, żeby robić dla włosów jak najmniej zła, a więc wybierać takie efekty, które za bardzo nie zniszczą waszych włosów. Teraz na rynku fryzjerskim, szczególnie tym profesjonalnym, pojawia się coraz więcej produktów, którymi już można poszaleć trochę w domu z kolorem, ale niekoniecznie ten kolor zmienić na trwały. A więc jeżeli macie włosy na przykład rozjaśnione, a chcecie sobie zrobić dwa inne odcienie na głowie, to jest to możliwe. Są różnego rodzaju odżywki koloryzujące, którymi możemy na przykład pięknie zmienić kolor. Oczywiście w salonie fryzjerskim zawsze bardzo bezpiecznie jest to zrobić tonerem,
a więc wtedy ten kolor też będzie zdecydowanie bardziej delikatny. No chyba, że macie taką odwagę jak Ada, aby zrobić to po prostu już tak konkretnie, czyli jedną stronę rozjaśnić, drugą zostawić ciemną. O, zobacz, jak ten kolor fajnie też przechodzi teraz na tą stronę. Świetnie. Fajnie to wygląda, nie? No tutaj, jeżeli już mamy taką odwagę jak Łady, to też widzicie, że z tego wychodzą bardzo ciekawe dalsze pomysły, jak się z włosami pracuje. Ponieważ na przykład teraz te wycieniowane włosy będą sobie gdzieś tam bardziej pracowały. Oczywiście jak zrobi sobie równy przedziałek na środku, to te włosy się dalej pięknie monochromatycznie podzielą. Możesz też trochę poszaleć czasami sobie, tak, fajnie je pomieszać i to też jest świetna zabawa. Jakiś zygzak zamiast normalnego przedziałka też właśnie, tak, przekładają się te włosy. Też zrobi fajne rzeczy. No ale szybko wracamy do tego twojego wizerunku, żeby więcej było włosów ciemnych. Hop. No ja część teraz włosów już z góry sobie wycieniowałem, a więc te włosy też tu ładnie będą się mieszały. W fryzjerstwie dla mnie najważniejszy jest zawsze kształt, jeśli chodzi o cięcie. I w twoim przypadku bardzo ważne, żeby zachować jednak te wartości objętości włosów. Mhm. Bo teraz miałeś te włosy pokruszone, to ich było mniej, a tu włosy były gładkie i proste, mhm, tak? Jednocześnie ciemny kolor, zawsze pamiętajcie o tym, powoduje spłaszczenie. Jest tak zwanym cieniem, a jasny kolor światło i może robić pewną rodzaju objętość. Czyli na przykład ciemny kolor może bardziej wyszczuplać, a jasny kolor może nas bardziej poszerzać. To są już takie prawa pracy z kolorem, a więc na to też warto zwracać uwagę, jeżeli chcecie robić sobie taką koloryzację dwustronną. Przecież możemy też kolorem pracować w drugą stronę. Możemy na przykład zrobić ciemny przód, żeby się trochę wyszczuplić, a jakiś jaśniejszy tył. No i albo pozwolić sobie na duże różnice koloru, tak jak Ada, albo pójść w trochę łagodniejszą wersję. Bo przecież tak naprawdę, jak nawet zrobimy jakieś dwa odcienie brązów, czy brązy pomieszamy z miedziami, to mogą to być piękne i też spektakularne efekty. Okej, Ada, cięcie mamy ze sobą. Tu jakieś pojedyncze fajne kosmyki nam się przedostały. Super to wygląda. Jak posemka. Włosy musimy wysuszyć. Przygotować się pod tą koloryzację. Ciekawa jesteś? Jestem bardzo ciekawa, co wymyśliłeś. A wy jesteście ciekawi? A więc jak tak, to za chwilkę zobaczycie cały efekt przemiany Ady już na koniec. Zanim pokażę wam szaloną koloryzację Ady, chciałem tylko przypomnieć, że wszystkie produkty, które używałem w dzisiejszym odcinku, znajdziecie w opisie filmiku. Teraz uwaga, wszyscy siedzicie? Ada siedzi? Dobrze, bo może by się przewróciła. 3, 4. Pa, pa. O kurde! O kurde! No takiego koloru to jeszcze nie miałam na głowie. Jest dobrze, co? Nie no, super to wygląda. Jest zupełnie coś innego. No jest charakter teraz już Ada razy 100. Podbity. Wygląda świetnie, świetny jest ten kolor. Super jest. Największą zaletą tego produktu jest to, że dostajesz też go do domu i będziesz mogła sama się bawić kolorami i odcieniami. I super. To jest fantastyczne. Łady wykonaliśmy. Nowość marki Davro, odżywki, które są koloryzujące. Chroma jest to niesamowita odżywka, która ma piękne odcienie. My pracowaliśmy Łady różem, ale tak naprawdę można było zrobić przeróżną kombinację. Ada daje też tobie do domu taki piękny fiolet. Super. A wiesz, jakbyś chciała powariować bardziej, to jasne, a ty jesteś szaloną dziewczyną, a więc jak najbardziej. Zaleta i różu, i fioletu jest taka, że ten blond później, jak się to będzie spłukiwało, on będzie tak jak tu gdzieś pod spodem, taki czyściutki. Mm-hmm. Wiesz, o co super chodzi? I to będzie fajne. Inne odcienie, to już na blondach bym się trochę bał, bo mogą bardziej ten kolor brudzić. Mhm. A więc dziewczyny, jeżeli będziecie chciały porozmawiać o jakimś doborze tego rodzaju kolorów, to oczywiście piszcie. Wyglądasz super. Dziękuję. Petarda totalna. Oczywiście, wiesz, ta grzywka też tu zrobiła niezłą akcję, bo ja tobie zrobiłem taką bardzo ciężką tą grzywkę. Wycięliśmy te kontury, te włosy są wycieniowane. No, wyglądasz po prostu jak z jakiegoś katalogu fryzjerskiego, a więc włosy są piękne, to zrobiliśmy kaszmirową keratynę, a więc w ogóle dotknij, jakie są miłe. Fajne? Jest duża różnica. No to dobrze. Teraz damy jeszcze tylko troszkę połysku na koniec, jak już podotykałaś. A więc połysk, który ma w sobie takie lekkie opiłki. Jak gdzieś wychodzisz na, nie wiem, super imprezę, albo po prostu coś świetnego nagrywasz, chcę, żeby włosy były jeszcze bardziej błyszczone, a świeciły się tak, mieniły, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Okej. Okay. Ja jestem bardzo zadowolony. Ja tak samo. Czuję się taki spełniony dzisiaj. Jest świetnie. Uwielbiam przede wszystkim takie osoby jak ty. Najbardziej za to, że jesteś wyraźna, odważna. No i cieszę się, że mogłem jakkolwiek jeszcze się do tego dołożyć. Bardzo z całego serca dziękuję, jest przepięknie i na pewno będę korzystać jakby z tych odżywek i będę kombinować i tworzyć to co, jakieś do następnego tutaj razu, przy 200. odcinku? O, dobra. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.
Odważylibyście się na połączenie dwóch kolorów na włosach? Który miks podobał Wam się najbardziej? Napiszcie o tym w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.